osoby, które chociaż trochę interesowały się bankowością, słyszały taki termin operacji otwartego rynku. On jest zresztą zapisany, bo to jest pewien sposób działania banku centralnego na rynku międzybankowym, żeby sterować, jak to się mówi, płynnością banków komercyjnych, czyli takich, z którymi normalni ludzie, przedsiębiorstwa mają na co dzień do czynienia. I właściwie co to znaczy ta płynność? No, chodzi o to, żeby te banki z jednej strony miały szansę lokowania nadwyżek swojego kapitału, ale z drugiej strony też, jeżeli mają jakieś takie przejściowe, nazwijmy to, problemy, no bardzo przejściowe, bo nie mówimy o procesach sanacyjnych, tylko takie no, chwilowe, prawda, no to wtedy poprzez operację otwartego rynku można utrzymać ten poziom na takim, to znaczy można utrzymać taki poziom, jaki uważamy za optymalny. I jest taka jedna miara w Polsce stosowana, to jest miara, która nazywa się Polonia. I patrzy się, ona jest tam wyznaczona na poziomie tym referencyjnym, właśnie za chwilę powiemy, co to jest, a jednocześnie patrzy się, jakie jest oprocentowanie w transakcjach, które banki między sobą zawierają. I chodzi o to, żeby to, co my uważamy za taki benchmark, taki jak gdyby wzorzec, że to jest optymalne, to żeby to było jak najbliżej, czyli żeby ta Polonia była jak najbliżej tego, co faktycznie ma miejsce na rynku międzybankowym. Oczywiście tam są różne miary, bo możemy się jeszcze posługiwać różnymi innymi wskaźnikami, ale z punktu widzenia polityki pieniężnej stopy referencyjnej, to to jest najbardziej istotne. I teraz, jak się to osiąga? No, bank centralny oczywiście bardzo bacznie obserwuje, jakie są oprocentowanie kredytów, depozytów na rynku międzybankowym. Jeżeli coś widzi, że odstaje zanadto, to przeprowadza takie jak gdyby, no można powiedzieć, to się nazywa w ogóle aukcja, tak? Tylko że to nie jest taka aukcja jak na przykład, nie wiem, sukienek Marilyn Monroe albo jakichś tam cennych przedmiotów, tylko to jest aukcja papierów wartościowych. Aha. Jakich? To jest aukcja zazwyczaj bonów krótkoterminowych, 7-dniowych Narodowego Banku Polskiego. I jeżeli banki mają za mało pieniędzy, no to można im te bony, które były wcześniej kupione, od nich odkupić. I wtedy one mają mniej tych bonów, bo to jest krótkoterminowy papier, ale dostają w zamian pieniądze, tak jak normalnie przy sprzedaży każdego papieru wartościowego. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, bo tych pieniędzy jest za dużo, zwykle tak u nas jest, to bank centralny skupuje te właśnie walory, czyli te bony od nich, żeby było po prostu tych pieniędzy mniej w samym systemie tych banków komercyjnych i to osiada w bilansie Narodowego Banku Polskiego. To są oczywiście operacje krótkoterminowe. Jak popatrzymy na wynik, no to w sumie tam wychodzi ostatecznie zero. Ale te operacje pozwalają właśnie jak gdyby tak sterować płynnością banków, żeby transakcje, które pomiędzy sobą zawierają, były jak najbliżej tych właśnie stóp referencyjnych. Gdyby była taka sytuacja, że bank centralny musi wspierać rząd, bo grozi totalna katastrofa nie tyle w systemie bankowym, tylko w gospodarce. Dlatego, że coś złego się nagle zdarzyło. A takim czymś na przykład była pandemia. Była pandemia wcześniej, ale to robiły inne banki centralne. Była uporczywa recesja w krajach europejskich, Europy Zachodniej po kryzysie 2007-2009. To była uporczywa recesja, z której nie można było wyjść. I co robiły banki centralne? Najpierw obniżyły stopy, prawda? Nawet były wręcz ujemne. Zniechęcały do oszczędzania pieniędzy, no bo wiadomo, że jeżeli jest konsumpcja, to nam napędza. PKB będzie tak, rósł. Będą pozytywne nastroje wśród inwestorów, będą rozszerzali być może ofertę, jeśli chodzi o pracowników, żeby była jakaś porządna sytuacja akceptowalna w każdym razie na rynku pracy i tak dalej. I nie udało się tylko przy pomocy samych stóp procentowych doprowadzić do tego, żeby gospodarka się dźwignęła z recesji i weszła na ścieżkę wzrostu. W związku z tym Europejski Bank Centralny, bo mówimy przede wszystkim o strefie euro,
Ale to samo robił Fed, to samo robił Bank Japonii, właściwie wszystkie banki, Bank Anglii, zaczęły przeprowadzać tak zwane strukturalne operacje otwartego rynku. I one polegały na czymś, czego w Polsce nigdy nie wolno było robić i się nie robiło tego nigdy. Mianowicie one polegały początkowo na bezpośrednio skupie rządowych papierów wartościowych. To się nazywało tam programy, duże programy skupu aktywów, ale w gruncie rzeczy chodziło o skup obligacji. Tego w Polsce nie było nigdy, jeżeli chodzi o rynek pierwotny. Dlatego, że zabrania tego i traktat z Maastricht, i nasza ustawa. Ale jednocześnie traktat z Maastricht dopuszcza, i ja o tym pisałam tam w jednym ze swoich artykułów, dopuszcza takie sytuacje, że można i należy w takich sytuacjach, kiedy mamy zagrożenie dla całej gospodarki, można prowadzić operacje otwartego rynku, które będą nazwane operacjami strukturalnymi, czyli będziemy kupowali papiery wartościowe, ale już nie własne, tylko nie bony te krótkookresowe, o których mówiłam, tylko inne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje, no bo one mają ten walor inwestycyjny, chociaż akurat w Unii Europejskiej nie tylko obligacje były kupowane, bo również akcje, ale w Polsce nie ma takiej praktyki i nawet nie wiem, czy to byłoby w świetle prawa dozwolone, bo były takie jakieś postulaty czasami, ale z tego, co mnie się wydaje, ja nie jestem prawnikiem, ale sądzę, że jednak tego typu transakcje byłyby bardzo ryzykowne i poza tym mogłyby być potraktowane jako bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstw, a tego robić absolutnie nie wolno, bo to jest przede wszystkim narusza zasady równego dostępu do środków i można by się spotkać tutaj rzeczywiście z jakimiś zarzutami i trzeba by potem rozstrzygać w trybie arbitrażu, kto miał rację, kto nie miał racji. Na pewno nie mielibyśmy racji, ale mówię, takie pomysły też pojawiały się czasami w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o Polskę, że Narodowy Bank Polski powinien aktywnie wspierać przedsiębiorstwa, zwłaszcza te, które mają trudność jakąś tam finansową albo utratę płynności, albo absolutnie jest to niemożliwe i tego robić nie wolno i tego nigdy Bank Centralny nie robił. Nasz bank centralny, natomiast jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, to on to robił, nawet w dużej skali po 2015 roku. Były to gigantyczne sumy, bo to tam w pewnych okresach to przez kilka lat to było prawie po 60 miliardów miesięcznie euro.